Znajdujemy się na placu budowy modernizowanej stacji przy Armii Krajowej 4. Po około półtora miesiąca mamy już wykonane wszelkie roboty ziemne, w tym demontaże zbiornika LPG, demontaże starej trelinki i ruszyły roboty również wyburzeniowe związane ze starą częścią stacji. Zdemontowany został zbiornik LPG oraz przy części technologicznej zostały zdemontowane tankomaty. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnych opóźnień. W najbliższym czasie zostaną wykonane przyłącza wodociągowe oraz montaże białe wewnątrz budynku. Także tankowanie powinno rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. W najbliższym okresie spółka uzyska również promesę związaną z uzyskaniem koncesji na sam obrót paliwami na stacji. Wszelkie dokumenty zostały już przygotowane i wysłane w celu braku opóźnień przy dostawie paliw dla obiektu. Aktualnie inwestycja dobiega ku końcowi. Wartość robót zamknie się w kwocie około 1 000 000 zł, z czego 80% finansowania tej inwestycji jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Aktualnie wykonywane są próby szczelnościowe, próby ciśnieniowe oraz montaż najważniejszych elementów stacji, to jest samych sprężarek CNG. Sama stacja będzie dla obsługi pojazdów własnych spółki. Celem budowy stacji jest spełnienie warunków elektromobilności dla terenu całego miasta Chełm. To jest 10% taboru naszej spółki, musi spełnić wymogi elektromobilności i niskoemisyjności. W tym wypadku nasze śmieciarki do wywozu odpadów z terenu miasta. Uruchomienie stacji nastąpi około 15-20 lipca bieżącego roku.